Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Piorun. Dzisiaj tak nietypowo, bo w kotłowni. Słuchajcie, dzisiaj doszedł do mnie Raspberry Pi 4B. Już sobie wentylator oczywiście podłączyłem. O, tutaj jak widać. I sprawa jest nietypowa, bo słuchajcie, chodzi o moduły dialog. Moduł zasilany dialog to jest ten tu, o. To jest moduł zasilany dialog, którego nigdzie nie można dostać. O ile ten moduł pamięci, ten, drugą pamięć, procesor da się dostać, czy na przykład złącza HDMI, wejście, jeżeli wejście właśnie audio, czy USB i Ethernet i wejście zasilania, to tego układu dialog nie da się dostać nigdzie. Powiem wam szczerze, ja przekopałem wszystkie swoje. To jest ten układ. O. To jest ten układ. O ten. To jest ten układ dialog, który odpowiada za zasilanie Raspberry Pi 4 i 5, i on odpowiada za wszystkie awarie tych komputerków. Raspberry Pi. Sprawdźmy sobie na po prostu specyfikację urządzenia. To jest specyfikacja mojego Raspberry Pi. Oddalę sobie, żebyście dobrze widzieli. O, to jest specyfikacja tego urządzenia. V 3 A USB-C Power Sampli. No. Gdzie, powiem wam szczerze, ja już tu mam wsadzoną kartę SD z systemem operacyjnym Ubuntu nagranym. I powiem szczerze, dlatego nagrywam ten krótki film, żeby wam powiedzieć, co się dzieje. No, te komputerki cierpią na masowe padania. One cierpią na masowe padanie z tytułu tego, z tytułu tego układu, właśnie od tego układu dialog. I to jest problem, nad którym siedzi obecnie paręnaście tysięcy ludzi i nie mogą znaleźć rozwiązania. Ja to od razu nagrałem, jak zobaczyłem po prostu post jednego użytkownika, nieważne na jakim portalu, ale od razu nagrałem shorta, żeby od razu uprzedzić, co jest grane, bo ja już od razu z tego, co on napisał, wiedziałem, o co chodzi. Chodzi o ten zasrany moduł dialog, który odpowiada za zasilanie komputerka Raspberry Pi. O, ten moduł dialog, on odpowiada za zasilanie komputerka Raspberry Pi. Ten moduł pada masowo. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że niektórzy będą mieli o tyle szczęścia i znajdą więcej informacji, co to jest schemat do tego modułu dialog. I będzie można wtedy wyjaśnić, o co chodzi. Trzymajcie się, pozdrawiam.